No cześć i czołem. I od razu kurwa w kurw na dzień dobry z rosołem. Przyszedłem do Różowych Landrynek zmienić Bodzia. Bodziu miał zdarzenie drogowe. Wiecie co, jechał van, pękła mu opona i wbił się Bodziowi tam w zbiornik i nasza landrynka poszła do warsztatu poszła. No i wczoraj wieczorem powiem wam tak, miałem przekomarzanie się z właścicielem firmy Różowych Landrynek. On twierdzi, że zapłacił tydzień temu 70 funtów za czyszczenie tego traka. Chyba swojej córce zapłacił. Zobaczcie tylko to. Ja już wczoraj to wyczyściłem, czy tak, nie? Patrzcie to teraz. Zobacz to. To jest 70 funtów. To i tak jest już dzisiaj czyste, bo ja to wczoraj już przetarłem. To nie... To, co wczoraj tu się działo... Zobaczcie to. 70 funtów. Patrzcie to teraz. Sorry. 70 funtów? No kurwa, chyba kpina jakaś. Chyba kurwa kpina. Nagrywam ten film, żeby wam to pokazać. I nagrywam ten film, żeby kurwa udowodnić temu mojemu Rysiowi, że on sobie jakieś jaja robi. Wiecie o co chodzi? Że on sobie kurwa jakieś jaja robi, że on zapłacił kurwa tyle pieniędzy. Zobaczcie. Nowy kurwa dywanik wyprany. Wczoraj tak położyłem na wieczór, bo naprawdę tylko przetarłem z grubsza, bo padał deszcz i... Jak kurwa w tym mieszkać? No jak? Powiedzcie mi, kurwa. 70 funtów, to przecież tu się powinno... Błyszczeć tu się powinno. No kurwa. Sorry, że tak wami majtam, ale tu jakiś gościu manewry robi. Też nie chodzi o naprawdę, wiecie, żeby było jakoś, ale no kurwa mać. I to jest ciężarówka, no do czasu, aż nie naprawią landrynki. Znowu ja mu kurwa nawyczyszczam ją. A on mi powie, że wczoraj mi jeszcze powiedział, że jak się chce, to się zawsze znajdzie brud. No ale kurwa, wybaczcie. No wybaczcie, kurwa. Tutaj się wszędzie znajdzie brud. Już też nie mówię o tym akurat, bo to jest... w sumie ta część jest brudna, no to dobra, ja ją czyszczę. Ale uwierzcie mi, że tam podłoga jest tak samo ukurwiona, ujebana. Widzicie ten kurz tutaj? On mi powie, że on wydał 70 funtów na naprawę tego i wyczyszczenie tego. To on chyba kurwa głupka ze mnie robi. Tutaj ok, bo yard u nich na placu jest dosyć taki piaszczysty i powiem wam, że no faktycznie może się tutaj wnieść pod nogi, nie? Ale za chwilę wejdziemy do środka. Za chwilę wejdziemy do środka i zobaczycie, ja już i tak ja już wczoraj nawyczyszczałem, ale specjalnie dla was kurwa ze śmietnika wyciągnę chusteczki i papier, którymi czyściłem. Good morning. Alright? Good. Yeah. Are you coming for delivery or collection? I coming for a delivery. Okay. But it's no room for me and he tell me to wait. Alright? What is that? Maritime. Okay, okay. No problem. Słuchajcie, jak ktoś by mi zapłacił 70 funa za... to by miał takie czyste w środku.
A ja mu kurwa wystawię rachunek też. 25 kurwa funtów mu wystawię i nie będzie mnie wkurwiał nawet. Proszę bardzo. To jest kurwa posprzątane. No błagam. Ciekawe kto tu sprzątał i on jeszcze mi śmie mówić, proszę. On mi jeszcze kurwa śmie mówić, że ona wyglądała, że jeszcze tydzień temu ta ciężarówka wyglądała reprezentacyjnie. Chyba w dupie wyglądała reprezentacyjnie. Się dziwię, że kurwa Bodziu jeździł tydzień takim kurwa śmierdzielem. Chociaż co miał Bodziu zrobić tak na szybko? Też. Jeszcze kurwa lodówki nie ma. Śmierdziel. Wyrzuciłem wszystkie rzeczy ze schowków i zostawiłem im to w biurze. Dobra. Idziemy do środka, niech trochę tu podeschnie i to co zostało, to najwyżej wymiotę, bo ja już nie będę aż tak im sprzątał ten ciężarówki, bo przyjdzie kurwa następny giguś i będzie zadowolony, że ma czystą ciężarówkę. Już działamy dalej. Czekajcie, na razie was przyczepię tutaj sobie. Jak się nie wkurwić, powiedzcie mi, no. Jak się nie wkurwić? Mam cały worek szmat, zabrałem im, żeby wyczyścić tą ciężarówkę tutaj na 2 tygodnie, bo ja nie będę jeździł w takim kurwa sypie. Specjalnie dla was wyciągnę ze śmietnika. Tylko sobie to gdzieś tak tu położę. Proszę bardzo, to było przetarte wczoraj, tak z grubsza, proszę bardzo, zobaczcie, to było przetarte tak z grubsza między fotelami, fotele, podłokietniki i takie różne rzeczy. Także widzicie, tam gdzie wcześniej pracowałem, gdzie jeździłem z Kanią, wezwali serwis, chociaż ładnie posprzątali. Faktem, że płacili no mniej. 100 mniej płacili w tygodniu. Żadnych sobót nie można było pracować. To wiecie, w miesiącu wychodzi 400 funtów. 400 funtów mniej, także to jest jakby nie patrzeć dużo siana. I on mi kurwa powie, że to jest reprezentacyjne kurwa. Co? To jest reprezentacyjne kurwa auto. To chyba go kurwa popierdoliło. Tu był full valeting za 70 kurwa funtów. Co? Nie, pierdolę kurwa. I on sobie to kurwa w dupę wsadzi. Kurwa dość. Naprawdę, powiem wam, że mam kurwa dość. Jeszcze kurwa on nie chce powiedzieć, że to jest reprezentatywne. W dupę nie chce to kurwa wsadzi. Ja mu pokażę właśnie ten film, który tu nagrywam. No cholera jasna. A tu? Ta. Sprzątali. Patrzcie to. Patrzcie to. Czekajcie, bo mi gumka spadła, żebym znowu nie stracił jej, bo znalazłem jednak tą gumkę. Słuchajcie, tu to jest kurwa reprezentatywne, przecież to można ściągnąć, ten plastik, i wymieść ten cholerny brud stąd. No błagam, kurwa mać. No co to kurwa jest? Kurwa wszystko muszę spsikać. Reprezentacyjne auto. Kurwurno.
A zresztą szuflad nie będę im sprzątał, ja tam i tak nic nie trzymam. Kurwa, zajebie to wszystko wodą i tyle. Już jestem taki wściekły. Czasami chyba, powiem wam, pracować lepiej za mnie, a w jakiejś kurwa normalnej firmie, bo to naprawdę, żebym wiedział, że tak jest, to uwierzcie mi, chyba zostałbym tam, bo mogłem tam zostać w tej firmie. Tylko trzeba było, tylko chciałem wodzia zmienić, tak jak... Koniec końców nie musiałem wodzia zmieniać, bo była jakieś tam inne rozwiązanie, no ale już nie chciałem też z gęby dupy robić, no. Reprezentatywę. Ja mam tego SMS-a od niego. Jeszcze się mi napisał, że jak się chce, to się zawsze znajdzie coś. No, no dobra, nie mówię. Jakby gdzieś tu coś nie było do, wiecie, domyte, ale... Ale tu wszędzie można coś znaleźć, wszędzie. No kurwa. Przepraszam za przeklinanie. Dzieci niech zamkną na chwilę uszy. Zobaczcie. Reprezentatywę. Tyle kurwa okruchów. No w życiu. Chyba mam się na dywaniku stać. Kurwa, będę cały dzień dzisiaj powtarzał to słowo. Reprezentatywę. A tu jakie jest, kurwa, reprezentatywę? Dobra, tam nie będę zaglądał, bo mi to niepotrzebne jest. Tu jeszcze trochę tylko wytrę. Ja już wczoraj, powiem wam, straciłem gdzieś z godzinę, półtorej godziny na... na czyszczenie tutaj kurzów. Żeby tu w ogóle rzeczy wnieść. Czy panie materaca akurat bodziu zrobił, to już tam się nie musiałem o to... Trzepać teraz. O. Ja zamiast teraz jeść śniadanie, to czyście kurwa mojego ciężarówkę. A to miałem jeszcze wyczyścić. Jak to zrobić? Szmatka. Kurwa, no nie mogę patrzeć na to. A tam jakiś syf w środku. Tu. O, to kurwa. Mi się pistolet przydał jakiś. Ciężarówka wyczyszczona za 70 funtów. No, ciekawy jestem, kurwa. Jestem zajebiście ciekawy. Co to za firma czyszcząca? Co to za firma czyszcząca tu była? Pierdolę to. Wytrzymam tu 2 tygodnie bez problemu, ale... Grubo się zastanowię już nad tą firmą, naprawdę. Kurwa, gdzie tu się nie spojrzę, to wszędzie coś jest. Tu potrzebował taki gruby, kurwa, sprzęt do czyszczenia tego, no. Czy to jest jakaś masakra? Co, kurwa, wymyślę. Dobra, trzymajcie się. Widzimy się. Na razie. Idę zobaczyć, co ten gościu tam szuka.